Ksiądz Rafał nie jest księdzem zwykłym, nie jest kimś, kogo nazywamy księdzem zwykłym w naszych kategoriach rozumienia, bowiem to, że jest księdzem, który wierzy, to jeszcze nie jest wystarczającym kryterium. To jest ksiądz, który wierzy w Boga i wierzy w ludzi. Ksiądz, którego droga do kapłaństwa jest bardzo niezwykła z naszego punktu widzenia znowu, ponieważ ma za sobą epizod studiów medycznych, jest muzykiem, jest artystą muzykiem, który zdecydował się rzucić to właśnie powołanie na rzecz powołania innego, na rzecz seminarium. Ten człowiek ze swoją burzliwą przeszłością, przeszłością studencką, idzie do seminarium, zostaje księdzem, przechodzi kilka bardzo trudnych, niezwykle burzliwych wikariatów i nieoczekiwanie dla samego siebie zostaje proboszczem maleńkiej, wiejskiej parafii z takim właśnie drewnianym kościółkiem, jak ten, w którym w tej chwili jesteśmy. Ksiądz Rafał musi objąć wspólnotę, a to znaczy tyle, że musi dogadać się jakoś z ludźmi, którzy mieszkają w tej wiosce, którzy przywykli do starego proboszcza, proboszcza autorytarnego, który grzmiał z ambony po imieniu i po nazwisku, wymieniał ludzi i ich grzechy i wszyscy do tego przywykli. Tyle tylko, że Rafał jest zupełnie inny. Szybko okazuje się, że wielką pomocą w tym bardzo trudnym, jak mu się wydaje, pobycie w Gródku będzie rada parafialna. 5 najstarszych, najbardziej doświadczonych mieszkańców wsi, z którymi wszyscy się liczą. Choć i to nie jest takie oczywiste, gdyż jak się później okazuje, właściwie nie wiadomo, kto tą wsią rządzi, a na pewno nie jest to ksiądz. Po pewnym czasie Rafałowi udaje się dojść do porozumienia z mieszkańcami i gdy wydaje się, że to już koniec problemów, zaczynają się prawdziwe dramaty. Jest to książka o dobru, wierze i władzy. Dobru, ponieważ Rafał jest człowiekiem dobrym, a nawet jest katalizatorem dobra, kimś, przy którym dobro się dzieje. Wierzę, bo gra ona bardzo, bardzo wielką rolę w tej społeczności, o której mowa, choć ta wiara niekoniecznie jest tożsama z tym, co ksiądz Rafał mógłby tym ludziom przekazać. I władzy, gdyż to ona powoduje, że niektórzy z tych, którzy są wśród tych ludzi, mogą się czuć manipulowani i sami mogą manipulować. Kto wie, czy marionetką nie jest również sam ksiądz Rafał.